Rafał Kaczor, olimpijczyk, mistrz Unii Europejskiej, wielokrotnie mistrz Polski, 51 kilo. Rafał, zostaliśmy się dzisiaj tuż po pracy z dzieciakami, jaką wykonujesz tutaj z dzieciakami z Wałbrzycha na Osirze. Czy trenerka to jest takie drugie powołanie? Zacznijmy może... No, na pewno chciałbym gdzieś tutaj, czuję się, jestem sportowcem i czuję się w tym temacie dobry. Lubię obcować z zawodnikami i lubię pracować z zawodnikami, natomiast no, na razie się tutaj bym skupił na tej jeszcze karierze mojej sportowej. Jeszcze chciałbym boksować, jeszcze chciałbym zahaczyć Londyn. Natomiast no, gdzieś tak z tą młodzieżą bym też chciał pracować i się rozwijać na pewno w kierunku sportowym. Tutaj gdzieś uderzam i to jest taki mój główny cel. No właśnie, chciałem spytać Ciebie o plany na ten rok. Jakie masz plany związane z tym nowym rokiem? Czy już masz zaplanowany ten rok? Podporządkowujesz już konkretnie pod jakiś cel swoje treningi? Jak to wszystko będzie wyglądało w tym roku w Twoim wykonaniu? Tak. Na razie tutaj skupiam się na Mistrzostwach Polski. To jest taki pierwszy krok. Są to mistrzostwa w Szygomiu. Jeszcze zobaczymy, w jakie wadze wystąpię, bo teraz robiłem taki martwy, miałem sezon, czyli dużo robiłem siły, troszkę przybrałem. Ale ile ważysz w tym momencie? Tak, ważę około 54-5 kg, więc jeszcze zobaczę, czy pójdę wadze muszej, czy wadze koguciej. No i docelowe na pewno są te właśnie mistrzostwa Polski. No i tutaj okaże się, jaka będzie forma, jak to będzie wszystko wyglądało i czy dalej wrócę boksować, że tak powiem, do kadry Polski. Chciałem się Ciebie spytać troszeczkę o Twoje przynależności, bo miałeś już za sobą występy w różnych klubach, także boksowałeś za granicą. Mogłbyś mi troszeczkę opowiedzieć o tych występach, o tych klubach. Czas, w jakim klubie najmilej wspominasz? No jednak chyba najmilej wspominam Jaworzno, Skok Jaworzno. To był mocny klub, drużynowy mistrz Polski. No i wtedy była mocna ta rywalizacja, czyli byłem młodym zawodnikiem, miałem niespełna 20 lat. Były inne pieniążki, inne perspektywy, natomiast był ten boks wiele cięższy, bo pamiętam, wtedy chyba było 12 czy 15 klubów, czyli praktycznie co tydzień dla młodych chłopaka, ja miałem zaledwie 18-20 lat, boksowałem ze wszystkimi tutaj w Polsce, a ta Liga Polska była dobra i w miarę mi to jakoś dobrze szło, czyli ten czas najmilej wspominam, bo to był taki krok w mojej karierze, taki dosyć znaczący, bo wygrywałem z mistrzami Polski, między innymi z Andrzejem Ryżanem, gdzie to była taka potęga wagi muszej i w Polsce, i w świecie, i w Europie, i wszędzie, także to był taki czas, który najmilej spotykam, wspominam i taki największy krok do przodu. No właśnie chciałem się spytać o taki temat, myślę, to jest taki chyba najważniejszy temat amatora bokserskiego, temat olimpiady, prawda? Gdzieś tam w Twojej głowie na pewno to siedzi, żeby zahaczyć ten krążek, przynajmniej ten brąz. Jak się zapatrujesz na występ na olimpiadzie? Jak widzisz siebie teraz w tej rywalizacji? No wkraczasz ten wiek, 28 lat masz w tej chwili. To jest generalnie ten wiek, gdzie pięściarz praktycznie wchodzi na te największe obroty, gdzie po prostu już te lata zebrane doświadczenia powinny teraz procentować. Powiedz, jak się zapatrujesz na występ na olimpiadzie ewentualnie? No dokładnie, tutaj tak jak mówimy, no najlepiej by było zdobyć ten złoty medal, no ale każdy jest tam po medal i na pewno jest dużo mądrzejszy, no bo wcześniej byłem tym nowicjuszem pierwszy raz na olimpiadzie, widziałem tych wielkich sportowców wszystkich, gdzieś ta trema jednak była i to inny kontynent, Azja, czyli inny klimat. No zaopatruję się na medal, no przede wszystkim powygrywałem w Europie i w świecie ze wszystkimi i z medalistami Europy, medalistami olimpijskimi, czyli ze wszystkimi najmocniejszymi na świecie powygrywałem. Natomiast na tych wielkich imprezach no coś takiego gdzieś tam jest, że po prostu nie wygrałem. Natomiast no uważam, że tutaj gdzieś ta trema taka była, gdzie po prostu mnie zjadła, już teraz jestem o wiele mądrzejszy, doświadczony i na pewno tego kroku nie popełnę, że gdzieś tam ta trema mnie zje. Z tego co wiem, wygrzewałem troszeczkę takich ciekawych informacji o Tobie, to boksowałeś w Lidze Czeskiej, tak? Tak. Możesz coś powiedzieć, jaka tam jest specyfika boksu w Czechach? Jak to wygląda boks tam? No tam jest przede wszystkim ten boks, teraz się zrobił dosyć mocny, no bo wiadomo, zostały nam dwie ligi, trzy ligi praktycznie w świecie. No i ta Liga Czeska, Liga Niemiecka jest bardzo mocna. Do Czech tak samo przyjeżdżają wszyscy, i Azja, i Rosjanie nie boksują. Natomiast no, boks się niczym więcej nie różni, bo boksują tak samo jak w Polsce, tak samo biją, natomiast organizacje mają dużo lepszą niż w Polsce. Gdzieś tym boksem żyją, gdzieś coś tam te władze robią i jakoś fajnie dają radę.
właśnie wracając do tej organizacji, tak się zastanawiam, jak z Twojej perspektywy wygląda teraz kondycja tego boksu amatorskiego w Polsce. No to już taka stara śpiewka jest, wszyscy wspominają Wojtka Bartnika, że to jest jego ostatni medal. Czy rzeczywiście gdzieś tam straciliśmy dystans do świata, bo jak rozmawiałem z trenerem Zygmuntem Gościewskim, to mówił, że nie jest tak źle, tylko że straciliśmy dystans, którego zrobiliśmy dystans, którego teraz nie potrafimy odrobić. Czy w rzeczywistości jest tak? Ja powiem dokładnie tak, jak pan mówi, tak to wygląda. Natomiast mamy świetnych bokserów, naprawdę świetnych bokserów, którzy można coś z nich wyciągnąć, tylko co? Najważniejsze jest to, że musi być rywalizacja. Ale żeby była rywalizacja, to muszą być turnieje, musi coś się dziać. Natomiast teraz jest 3-4 turnieje Grand Prix, gdzie ta czołówka się spotyka, to już troszkę za mało. Kadra to nie jest wszystko, muszą chłopacy boksować, muszą walczyć, żeby coś było. Kiedyś była mocna liga, więc tych bokserów mieliśmy. Praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie były boksy. Zawodnik musiał być cały czas przygotowany, cały czas w cyklu. A teraz praktycznie raz na dwa miesiące jakaś tam jest walka i to wszystko. I mi się zdaje, że tu jest właśnie główny taki właśnie rzecz, że po prostu ten boks się nie rozwija, bo nie ma rywalizacji, nie ma boksowania. Chciałem teraz zapytać troszeczkę o trenerów polskich, bo gdzieś tam można zawsze takie może troszeczkę złośliwe komentarze poczytać, że niby poziom trenerski w Polsce się strasznie spadł, że trenerzy nasi zatrzymali się tam gdzieś na tej epoce sztamowskiej. Czy tak w rzeczywistości jest? Jak to określasz z punktu widzenia zawodnika? Szczególnie, że twój ojciec Zenon Kaczor jest doceniony jednak szkoleniowiec w Polsce. Jak to wygląda z twojej perspektywy, poziom trenerki w Polsce? Tak szczerze, trenerów mamy dobrych w Polsce, natomiast dla trenerów też powinny być szkolenia. Powinny być szkolenia. Teraz boks się nie opiera tylko na biciu, jest kilka elementów, których trzeba. Mocna psychika, trzeba pracę, trzeba całe sztaby trenerskie. Trenerzy powinni znać psychologię sportowca, pracować z psychologami, pracować nad taktyką. W chwili obecnej nie ma takich szkoleń, że tak powiem, bo nie słyszałem o czymś takim. I tak jak zawodnicy, którzy są w kadrze, są szkoleni, tak samo powinny być szkolenia dla trenerów i uważam, że ten polski boks, polski poziom trenerów na pewno by się dźwignął. Chciałem też wrócić troszeczkę do twojej kariery amatorskiej. Jakie masz na dzień dzisiejszy bilans walk? Mam bilans gdzieś koło, tak nie chcę się mylić, bo tych książek kilka było, i książka Aibowska i tak, ale mniej więcej jest gdzieś koło 230-40 walk. Z tego jest 20 przegranych, 10-15 remisów i reszta wygranych, czyli 220 gdzieś będzie wygranych.